Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy niedaleko Grójca. To jest stara kwatera z odmianą Ajdaret. No i proszę Państwa, na Ajdarecie w tej chwili to jest faza zielonego pąka. Jest to faza dla nas bardzo ważna z różnych względów. Po pierwsze, jest to faza, kiedy trzeba już intensywną, pod taką porządną ochronę przeciwparchowi prowadzić. Zbliżają się święta wielkanocne. No i taką niechlubną tradycją w sadownictwie jest to, że w okresie świąt wielkanocnych parch zawsze nas jakoś zaskakuje i potem się okazuje, że gdzieś go nie dopilnowaliśmy. Zróbmy więc teraz dobry, porządny zabieg zabezpieczający po to, żebyśmy nie musieli później po świętach na łapu capu robić jakieś zabiegi interwencyjne. Natomiast jeśli chodzi o odżywianie, proszę Państwa, no kilka celów chcemy osiągnąć, dokarmiając przed kwitnieniem. Po pierwsze, chodzi nam o wzmocnienie tych pąków kwiatostanowych. Szczególnie zależałoby nam na wzmocnieniu kwiatu centralnego, czyli tego królewskiego. Dlaczego? Bo z niego zawsze są najlepszej jakości owoce. One zawsze mają dużo więcej wapnia niż te owoce powstałe z tych bocznych pąków. Są najdorodniejsze, najlepiej się przechowują, same korzyści. No i w dodatku, jeśli uda nam się uzyskać silny owoc z kwiatu centralnego, a pozostałe są słabsze, to bardzo ładnie drzewo samoistnie robi przerzedzanie, zrzucając te wszystkie słabsze. W przypadku wielu odmian, na przykład Mutsu czy Jonagoldy, jeśli uda nam się uzyskać dobry owoc z kwiatu centralnego, to nie musimy w ogóle przerzedzać, bo pozostałe owoce, te boczne, same spadają. W każdym bądź razie, jeśli mamy silny zawiązek z kwiatu centralnego, przerzedzanie staje się o wiele łatwiejsze, a więc tańsze. A przerzedzanie chemiczne to nie jest prosta sprawa, ani nie jest też tania. Druga sprawa. Liście okółkowe już się pojawiły. One są też niezwykle ważne dla jakości owoców. Udowodniono kiedyś, pozbywając się tych bocznych listków, że jeśli się je usunęło, no to jabłka owszem wyrastają, ale są dużo gorszej jakości, przede wszystkim zawierają dużo mniej wapnia. Więc dbajmy o te liście. Od ich kondycji będzie zależało dobre wykarmienie kwiatostanów i zawiązków w pierwszym okresie ich rozwoju. Warto więc dbać o te liście, żeby nie były jakieś, powiedzmy, głodne. Warto zadbać, żeby były jak największe, więc w niektórych przypadkach może warto sięgnąć też po gibereliny. Ja Państwu polecam szczególnie zastosowanie preparatów algowych, tych opartych na Eklonia Maxima, czyli Algaren Twin. One bardzo ładnie działają antystresowo, jak to praktycznie wszystkie algi. Bardzo ładnie nam odżywią te liście, jednocześnie nie napędzają jakiegoś tam wzrostu wegetatywnego. I Algaren, te preparaty na Eklonia Maxima, mają to do siebie, że one właśnie promują dodatkowo zawiązanie owoców, szczególnie z kwiatów centralnych. Więc same korzyści. Zachęcam też Państwa do obejrzenia Sady i Polemiki, najświeższy teraz odcinek. Właśnie będzie cały poświęcony temu, w jaki sposób można wspomóc kwiatostany w tym, żeby zawiązały owoce z kwiatu centralnego. Z tego są naprawdę same korzyści. Oprócz dokarmiania tych liści, ważną sprawą jest też dostarczenie przed kwitnieniem fosforu. Zwłaszcza jeśli wiosna zaczęła się bardzo wcześnie, a potem spowolniła i tak długo się ciągnęła. Drzewa są w stanie takiej jakby gotowości, wegetacja ruszyła, soki ruszyły, a jednak było zbyt zimno po nocach, drzewa nie mogły się jakoś rozwinąć. Ale ten stan takiego czuwania wymagał od nich zużycia większej ilości energii. Żeby tej energii nie zabrakło, trzeba dostarczyć fosfor. No i na starcie polecam, tak jak w poprzednim odcinku już mówiłem, Magic Pestar, czyli połączenie fosforu z magnezem plus mikroelementy. Drugim preparatem, który może jeszcze nie w tej chwili, ale za tydzień, zaraz po świętach chciałbym, żeby już zrobić, ewentualnie później też, to jest skalfomyt, czyli połączenie fosforu z wapniem.
Oba preparaty dajemy w dawce 2 litry na hektar, taka jest przewidywana, ale proszę Państwa, ponieważ oba preparaty silnie zakwaszają wodę, więc proponuję, jeśli robimy mieszanki, wlewać je jako pierwsze, a po drugie, jeśli robimy to w mieszankach, dajmy dawkę nie 2 litry na hektar, tylko 2 litry na 1000 litrów wody. To będzie zdecydowanie bezpieczniejsze i wydaje mi się, że w tym momencie lepsze. No i cóż, życzę Państwu spokojnych, zdrowych świąt. No i niechaj Chrystus zmartwychwstały tchnie w nas ogromną dawkę nowego życia, nowej nadziei. Ta nadzieja w tym roku będzie nam bardzo potrzebna. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do zobaczenia.